Ma. Dzisiaj pokażę Wam, jak wypłacić pieniądze z MyPaySafeCard, jak i spinów. Bez takich większych prowizji są prowizje, ale no nie tak duże, na przykład, bo są oczywiście serwisy, które są reklamowane na YouTube i prowizja wynosi jakieś 30-40%. Tutaj tego nie ma. Jest prowizja, ale jest znacznie mniejsza niż, niż tam. Czyli no, pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, to, to jest rejestracja na Skrillu. Jest to taki, jakby portfel, czyli rejestrujemy się na tym Skrillu. rejestracja jest darmowa. Aby uzyskać dostęp do innych opcji, musimy potwierdzić konto naszym dowodem. Później klikamy wpłać. No i mamy do wyboru przelew bankowy i tak dalej. Wybieramy opcję Paysafecard. Card. E, wybieramy kwotę, jaką chcemy zasilić konto, i jest tu pobierana opłata 1%, czyli to jest ta pierwsza opłata, e, którą e, mamy do, do zapłacenia. Wpisujemy nasz pin e, albo logujemy się za pomocą Carda, e, aby doładować to nasze konto. Tu wszystko zgadzamy się, doładowujemy. I teraz tak, aby wypłacić, to mamy tak: mamy cztery opcje. Pierwsza to jest 25 zł, czyli to jest 5,5 euro, w, no w zależności od kursu. Później mamy kartę debetową i kredytową, to jest 7,5%. Na krypto mamy 2%. Ja będę wybierał tą kartę właśnie kredytową, aby wypłacić. Tam jest chyba do 7 dni ta wypłata. Jest to chyba najlepsza opcja. Ja wam pokażę, jak to jest właśnie pobierane w przypadku różnych, różnych kwot. Czyli mamy tu 30. Yy, na przykład yy, chcemy doładować i wypłacić 30 zł, no to nam w yy, yy, ostatecznie wypłaci tam 27 i tak dalej. 20, no to 18 18,30. Nie są to aż takie duże te prowizje, bo normalnie, no to mówię, byście dostali z, na przykład ze 100, byście dostali 70 czy 60 zł właśnie korzystając z tamtych stron, które obcinają to tak yy, masakrycznie. No i generalnie, yy, jeżeli yy, Mamy opcję taką, że no nie mamy tak dużo tych, tych środków. No bo oczywiście, przy na przykład wypłacie 300 zł, czy tam więcej, ta kwota po prostu tych 7,5% może być wyższa niż te 5,5 euro. Więc wtedy wybieramy sobie na ten przelew po prostu zwykły bankowy, a nie na tą naszą kartę. Nie? Bo tu wam pokażę tą formułą, że tutaj no jest, to, jest to: może być większa, może być mniejsza. Ale to już na przykład te 25 no to zbliża się do tylko 5,5 euro, więc, yy, więc no lepiej zrobić ten przelew bankowy niż yy, tracić te, yy, te pieniądze niepotrzebnie. Więc myślę, że to jest spoko sposób. Ja wam polecam go. Yy, możecie go testować. Yy, także ja zachęcam Was do zarejestracji się z linku. Tam są niby jakieś profity czy coś takiego. Yy, no i to będzie tyle. Ja się będę z Wami żegnać. Pamiętajcie, że aby uzyskać dostęp właśnie do e, w większości opcji, trzeba potwierdzić te konto, właśnie dowodem osobistym. Ale z tego co widziałem, to że też e, e, chyba do wypłaty i tak dalej nie potrzeba tego, ale mogą Was o to poprosić. Także ja zachęcam Was jeszcze raz. Ja się będę z Wami żegnać. Zostawcie tutaj ocenę i subskrypcję. Nara.